druk nr 437 jest to projekt zarządu. Poprosiłbym przewodniczącego komisji o zreferowanie i wyjaśnienie państwa. Proszę państwa, ten drugi druk następny wiążą się ze zmianą siedziby naszej Rady Gminy, która będzie przeniesiona na ulicę Naczelną 12 i w związku z tym będziemy musieli tam zacząć pokrywać koszty powstania naszego powiatu. Zarząd przygotował dwa projekty uchwał. Pierwszy teraz omówię, dotyczą wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013. Komisja rewizyjna zapoznała się z projektem w sprawie zarządu dzielnicy 3 Czerwonej w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na 2013. Zmiany w budżecie polegają na przesunięciu kwoty 6800 zł, 1750 75022, to jest administracja publiczna, w następujących paragrafach. 620 zł, nie będę czytał paragrafu, bo to są to nie wykroczne, są to składki na ubezpieczenia społeczne. 100 zł, składki na fundusz pracy. 2330 zł z wynagrodzenia bezosobowego. 1860 zł z zakupu usług remontowych. 890 zł z zakupu energii. 1000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej. Do puli środków pogotowia opiekuńczego w Krakowie, ulica Naczelna 12, dział 790, rozdział 7502, czyli administracja publiczna. Czyli zdejmujemy z dzielnicy po prostu te pieniądze, przekazujemy jako głównemu gospodarzowi pogotowia opiekuńczemu na Naczelnej, gdzie będziemy mieli w porządku. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag formalnych ani merytorycznych do projektu uchwały na co tydzień w trzeciej komisji w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 i w głosowaniu jednogłośnie projekt zmian w budżecie zaakceptować. Komisja rewizyjna przedkłada Radzie Dzielnicy projekt zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 i prosi Radę o uchwalenie projektu zmian na sesji Rady w dniu 2 lipca 2013 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Prosiłbym jeszcze od razu, czy rozumiem, tam wpływie można do tych dwóch druków, czy nie? Czy może pan przewodniczący od razu nie, będziemy głosować osobno. Tylko prosiłbym od razu, jak pan przewodniczący. I drugi druk to jest zmiana, korekta prawa rzeczowo-finansowego wydatków Rady Dzielnicy 3 Kotli Czerwony na rok 2013. Tutaj następuje przesunięcie 400 zł zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług pozostałych. Po co to jest potrzebne? Nie wiemy, czy gmina miejska Kraków będzie miała środki transportu do przeniesienia nas na ulicę Naczelną. Ponieważ nie mieliśmy na przeprowadzki nigdy w naszym projekcie wydatków dzielnicy, nigdy nie mieliśmy zarezerwowanych pieniędzy. Przerzucamy te 400 zł, jakie nie wykorzystamy, wrócą z powrotem na zakup materiałów i wyposażenia. To znaczy, gdyby gmina miejska Kraków miała po prostu środek transportowy na pieniądze za darmo, to wtedy te pieniądze zostaną wykorzystane, z powrotem wrócą na następny projekt. I podsumowując, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwagi formalnych ani merytorycznych do projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy Kronik Czerwony na rok 2013 i w głosowaniu jednogłośnie projekty stanu zaakceptowane. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Dzielnicy projekt korekty planu i prosi Radę o uchwalenie korekty na sesji Rady w dniu 2 lipca 2013 roku. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rzetelne wyjaśnienie. Czy są jakieś pytania państwa radnych? Proszę, otwieram dyskusję. Pan radny Pudy Majak? Nie, no proszę podzielić się swoimi uwagami, bo przejdźmy dalej. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do procedowania. Kto jest za poparciem druku nr 437? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Jest pytanie do kolegi radnego Rafał Mistrz. Czy głosował? Nie głosował, dobrze. Nie. 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 A pan Łukasz? 18. 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